dzisiaj, proszę Państwa, trochę inaczej, bardziej egzotycznie, ponieważ trafiłam do haciendy, oczywiście meksykańskiej. Z tyłu za mną czy obok mnie stoi agawa, która kwitnie, więc trudno się oprzeć temu, żebyście Państwo poznali życie agawy. To jest agawa meksykańska, prawdopodobnie czysty gatunek bez odmiany. Ona się charakteryzuje bardzo dużą rozetą liściową. Może kwitnąć w Meksyku po 8-15 latach. W Polsce niestety często czeka 40 lat na odpowiednie warunki, czyli na odpowiednią temperaturę. Rozeta liściowa składa się z liści, które potrafią ważyć razem od 250 nawet do pół tony. Rozpiętość do 2,5 metra. W Polsce mniej więcej 1,5 metra. 1,5 metra do 2,5. Jeden liść. Jeden liść. To proszę sobie to pomnożyć razy 2. Liście są szerokości od 10 do 25 cm, grubości 8 cm. Dlaczego o tym tak mówię? Ponieważ to jest roślina, która należy do sukulentów, czyli gruboszowatych. Ona ma liście z ogromną zawartością wody, ale oczywiście są wzmocnione specjalnymi włóknami. I te włókna powodują, że liście są sztywne i jeszcze w dodatku na brzegach i na samym końcu uzbrojone kolcami. Kolce, w przypadku gdyby Państwo mieli agawę, można poobcinać delikatnie, żeby się po prostu o nie nie kaleczyć. Natomiast jeżeli Państwo zaczną liście nadcinać w takie upalne dni jak w tej chwili, to ją zmusza do kwitnienia. To jakby jej koniec, jakby ona wiedziała, że jest odpowiednia temperatura, ktoś ją rani i ona zaczyna kwitnąć. Dlaczego agawa ma mocne włókna? Dlatego, że przy tej grubej skórze, jaką ona ma, i przy tym ogromnym ciężarze, rośliny by się połamały. A proszę popatrzeć na tę agawę. Ona już ma młode, oczywiście stoją do góry, tak jak powinny stać, ale te starsze już są bardziej takie wiotkie. Dlatego, że ona traci swoje zapasy, żeby dać na górze rozwijającym się kwiatostanom substancje, a potem wszystko, co najlepsze, roślina będzie ładowała w nasiona, bo to przecież są jej dzieci i to jest jej przyszłość. Oczywiście po tym, jak ona już przekwitnie i wyda nasiona, otworzą się trójklapowe takie ścianki owoców i wysypią się nasiona, to wtedy ona obumiera, ale nie całkiem. Z jej tego już gnijącego pnia odejdą rozetki z małymi listeczkami. I to są jej pędy, z których najłatwiej po prostu rozmnożyć sobie agawę. Skąd ten woskowy nalot? Nalot woskowy jest dlatego, żeby uniemożliwić parowanie. Ale co on daje negatywnego? No negatywny daje smak. Kwiatostany, które są w tej chwili z ogromną ilością cukru, pomagają stworzyć Meksykanom taki napój alkoholowy. Mogłabym pokazać, jak on wygląda, ale oczywiście się nie znajduje wcale w Meksyku, tylko znajduje się u byłych szkółkarzy w Kędzierzynie, pod Koszalinem. Tam zakwitła ta agawa. W tym roku jest tak wysoka temperatura, że roślina prawdopodobnie przewidziała, że w tym roku rozwinie swoje kwiatostany i uzyska nasiona, ponieważ roślina nie kwitnie bez powodu. Roślina kwitnie wtedy, kiedy będzie miała odpowiednią ilość ciepła i długość tego ciepła, żeby rozwinąć kwiaty, żeby te kwiaty zdołały być zapylone i następnie, żeby się stworzyły nasiona. Bo to jest jej, że tak powiem, jakiś zapas na przyszłość. Ona ma tysiące kwiatów, więc też setki tysięcy nasion. Występują agawy. Kiedyś agawy występowały tak naturalnie jedynie w północnym Meksyku i w południowo-wschodnim, nie jego stronie. Teraz przeniosły się na Hawaje, przeniosły się do Nowej Zelandii,
oczywiście przy udziale ludzi, do Australii, do Afryki, a nawet w basenie Morza Śródziemnego też jest takie jedno miejsce, gdzie one zdziczały i sobie się rozmnażają i rosną. Czyli jest to roślina już w tej chwili dosyć popularna. A dlaczego ta roślina kwitnie w zależności od wysokości temperatury po wielu, wielu latach? Dlatego, że ta roślina jest określana mianem kapaksal. Co to jest? To określa roślinę monokarpiczną, czyli taką, która ma jedną karpę, czyli jeden pęd. Ona nie będzie miała 25 pędów, tylko jeden pęd, który będzie rósł. Monokarpiczna. I przykładem takich roślin są rośliny jednoroczne, na przykład trawy, które giną. Z roślin wieloletnich jedynie bambusy i agawy. Ja jestem właśnie ofiarą takiego kwitnienia, ponieważ miałam bambus 25 lat. Wspaniały, rozrośnięty, wielki, to była chluba mojego ogrodu i nagle się okazało, że w którymś roku zaczął kwitnąć. No byłam zachwycona, ale nie miałam tej wiedzy, że on, owszem, rozkwitnie, ale potem umrze, zginie. No i tak też się stało. Dlatego nie lubię kwitnącej agawy, ponieważ wiem, że to oznacza jej koniec. Czyli wiemy, że agawa rośnie w tej chwili przez pół roku, przez 7 miesięcy w ciepłej piwnicy, czyli od 5 do 10 stopni. Musi mieć jasno, nie może być w zimie podlewana. Latem się podlewa ją skąpo, czyli ja mówię, najlepiej nie podlewać, poczekać jak deszcz podleje, bo jej to wystarcza. Ona ma tak dużo zasobów w sobie, że jej tej wody na lato wystarcza. No i rozmnażać można łatwo z rozmnóżek, czyli z rozłogów ukorzenionych z rozetą liści. Ja porozmawiałam o agawie, ale o tym, żeby kilka zdań powiedział właściciel, przekażę właścicielowi mikrofon. Przedstawię przy okazji, że to jest szkółka państwa Rodziewiczów i jesteśmy w tej chwili na takim terenie bardzo urozmaiconym. Pan pokaże, jak on patrzy na przyrodę, natomiast ja pokażę, co mi się najbardziej w ogrodzie podoba. Jest to teren, który kiedyś właściwie był szkółką. W tej chwili tutaj stworzyliśmy ogród dendrologiczny, wykorzystując w pierwszej fazie istniejący drzewostan, to znaczy wzdłuż strumienia rosną dorodne, stare olchy. Po dwóch stronach symetrycznie dęby, starodrzew dębowy. Odsłoniliśmy to, a wiosną dzięki temu, kiedy jeszcze nie ma liści, widzimy starodrzew czereśniowy, który pięknie kwitnie, nie osłonięty ani liśćmi dębowymi, ani olchowymi, bo te są wyrzucane przez te rośliny stosunkowo późno. Po drugiej stronie tego tutaj oczka wodnego, to już są nasze nasadzenia, głównie świerk pospolity, jodła, jodła olbrzymia. No i razem uzyskaliśmy efekt bardzo malowniczy. Od południowej strony z kolei drzewa liściaste, które osiągają duże rozmiary, platany, skrzydło, orzechy. Są to jeszcze młode nasadzenia, ale w przyszłości będą imponujących rozmiarów. Natomiast przed kwitnącymi czereśniami posadziliśmy grupę tulipanowców, które to, jak spodziewamy się, już lada moment zakwitną, to znaczy za kilka lat, mają one około 15-16 lat. Są to drzewa, które w perspektywie będą miały imponujące rozmiary, no i kwitną małymi tulipankami w okolicach czerwca i z kolei będziemy mieli wtedy w lecie również taki pokaz. Prosiłam operatora, żeby pokazał chociaż jedną z alei, takich widokowych. Cały ten teren, całe te 6 hektarów jest pokryte alejami. Te aleje po dwóch stronach mają przepiękne, wyższe lub niższe iglaki. Na pierwszym planie
iglaki najczęściej egzotyczne, a więc warto pooglądać szpilki, to od razu widać, że to nie są nasze drzewa. I zapach jest tak przemożny, że olejki eteryczne, które tutaj łażą sobie dookoła, muskają człowieka, wchodzą do płuc, do nozdrzy i spacer po takim ogrodzie to jest po prostu relaks dla całego ciała, dla ducha i dla fizis. My tu jeszcze, proszę Państwa, wrócimy, o ile oczywiście dostaniemy zgodę.